wchodzą, panie i panowie. Pierwsza, jak państwo widzą, orkiestra Wojsk Obrony Terytorialnej. Wkracza orkiestra z Krasocina. I mamy już Krasocin na placu. Krasocin, reprezentant województwa świętokrzyskiego. Przepiękne stroje, niezwykła orkiestra i nie tylko orkiestra. No i mówiliśmy państwu, że będą mażoretki i są. I kolejny z orkiestr Blue Brass Band, młodzieżowa orkiestra Denta. Z Włoszakowic i mażoretki Twins. Mażoretki Alena z Rawy Wyżnej. Panie i panowie, mam zaszczyt przedstawić prosto z Ukrainy fanfary Lwowa. Duże brawa! W strojach regionalnych orkiestra reprezentacyjna Echo z Kasinki Małej. Echo Gór. Drodzy państwo, teraz na plac wejdzie już za moment orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz kompania reprezentacyjna 5. Pułku Dowodzenia. A ja oddaję głos panu pułkownikowi Krzysztofowi Rybickiemu. Pododdziały, baczność! Równaj! W prawo! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Kompania honorowa, maszerować! Pododdziały, baczność! Pododdziały na prawo, patrz!
Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Pododdziały, baczność! Pododdziały na prawo, patrz! Poczet flagowy, baczność! Z okazji ceremonia rozpoczęcia 21. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Skale flagę państwową podnieś! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło jako organizatorowi 21. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dentyt gościć w Skale i powitać Państwa na tym niezwykłym wydarzeniu. Od 21 lat każda edycja jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Festiwal Orkiestr w Skale to nie tylko prezentacja orkiestr, to także integracja społeczności dająca możliwość budowania przyjaźni między muzykami i narodami. Cieszę się, że udało nam się zbudować wokół festiwalu społeczność, która co roku z utęsknieniem oczekuje tego wydarzenia. Od 21 lat każda edycja jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Barwne mundury, musztry paradne budzą żywe zainteresowania widzów, dla których muzyka orkiestr dętych ma uzdrawiającą moc. Leczy duszę i ciało, raduje serca, zbliża i łączy ludzi. Cieszymy się, że honorowy patronat nad 21. Festiwalem objął premier RP
minister obrony narodowej pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Serdecznie pozdrawiam i witam naszych gości. Szanowni Państwo, głęboko wierzę, że bogaty program artystyczny tegorocznego festiwalu na długo pozostanie w sercach i umysłach widzów. Niech festiwal się rozwija i będzie odporny na wszelkie zło, a do skały niech przyjeżdżają najlepsze orkiestry, a miesiąc czerwiec niech pozostanie świętem miasta i orkiestr Dętych. Witam wszystkich przybyłych gości, wszystkie orkiestry, wszystkie służby na terenie naszego miasta i naszej gminy. Z wielką przyjemnością cieszę się, że po raz kolejny, po raz 21, ten festiwal międzynarodowy orkiestr Dętych i Wojskowych odbywa się na terenie naszego miasta. Wszyscy widzimy, że gromadzi on rzesze wielu widzów, ale również na ten festiwal przybywają zacni goście i wspaniałe orkiestry, tak wojskowe, jak i orkiestry z różnych zakątków naszego państwa i zakątków naszej Europy. Jeszcze raz wszystkich Państwa gorąco witam, dziękuję za przybycie i życzę, aby ten festiwal był po raz kolejny takim miejscem szczególnym, który zapisze się w dziejach naszego miasta i gminy, bo oprócz Dni Skały jest to kolejny, możemy powiedzieć, festiwal, który przyczynia się i promuje nasze miasto i gminę. Jeszcze raz życzę wszystkim wspaniałej pogody, udanych występów i miłej gościny. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, uczestnicy 21. Festiwalu Orkiestr Dętych, szanowni Państwo parlamentarzyści, samorządowcy na czele z burmistrzem miasta i gminy Skała, mam zaszczyt reprezentować wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, a także wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Wicepremier skierował do Państwa uczestników Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych słowa, ciepłe słowa, które teraz odczytam. Szanowni Państwo, koncerty Orkiestr Dętych to zawsze wydarzenie o wyjątkowych walorach artystycznych, muzycznych i widowiskowych. Dotyczy to również orkiestr reprezentujących wszystkie służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie. Ich gra i wirtuozeria są nieodłącznym elementem wielu defilad, świąt i uroczystości. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Skale, w tym Stowarzyszeniu Przyjaciół Skały, w organizacji 25. już edycji tej wyjątkowej i cieszącej się dużym zainteresowaniem imprezy, na której reprezentanci naszych i zagranicznych orkiestr mogą pochwalić się swoim oryginalnym repertuarem i muzycznym kunsztem. Wszystkim uczestnikom i widzom tegorocznego festiwalu życzę niezapomnianych wrażeń i doskonałej zabawy. Niech ten niedzielny dzień w Skale będzie wspaniałym i pięknym świętem muzyki. Z wyrazami szacunku wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowni Państwo, do tych słów dołącza się wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który również gratuluje wszystkim Państwu wspaniałej imprezy i życzy wspaniałego dnia w Skale. Dziękuję uprzejmie. Panie pośle. Tak jest, szanowni Państwo, ja też chciałem dołączyć się do tych gratulacji. Ta impreza jest wyjątkowa, to jest bardzo ważna impreza, która wpisała się już w mapę kulturalną zarówno ziemi krakowskiej, jak też Małopolski, naszego regionu. Chcę życzyć wszystkim Państwu
dobrych wrażeń, obcowania z tą wspaniałą muzyką, wykonawców oczywiście. Wiem, że oni będą świetnie tutaj przedstawiać rozmaite utwory, więc wykonawcom też życzę dużo dobrej energii. No i na koniec chciałem złożyć takie podziękowania za organizację tej imprezy na ręce pana Zygmunta Dercza, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Skały, bo przecież jego praca w tym, żebyśmy tu co roku mogli się spotykać i cieszyć nasze uszy i oczy tym wspaniałym wydarzeniem. Panie prezesie, proszę przyjąć te gratulacje. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Panie Starosto, Koledzy Samorządowcy, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że z racji okolicznościowego wydarzenia, jakie dzisiaj ma miejsce, czyli 21. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Skale, pozwolę sobie przeczytać w imieniu dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie okolicznościowy adres właśnie z okazji tego dzisiejszego jubileuszu. Szanowny pan Zygmunt Dercz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Skały. Z okazji 21. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Skale w imieniu własnym oraz pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie składam na ręce pana prezesa wyrazy szacunku i uznania dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Skały oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w organizację tegorocznego festiwalu. Gratulując dotychczasowych dokonań na niwie społecznej i kulturalnej w zakresie promocji muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji orkiestr wojskowych, życzę panu i wszystkim członkom stowarzyszenia dalszych sukcesów i organizacji kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Skale. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesności, życzę przede wszystkim dużo życzliwości i wszelkiej pomocy ze strony władz samorządowych i instytucji wspierających działania statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Skały w zakresie promocji i kultury. Życzę także zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnianych codziennych obowiązków i przejawów społecznego uznania oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Podpisano dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, Robert Sadowski. Ja, Szanowni Państwo, również dołączam się do tych życzeń i gratulacji, jak również pragnę przekazać życzenia i gratulacje z okazji tego wydarzenia w imieniu pana prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, pana Marcina Chorynia. Panie prezesie, bardzo proszę o przyjęcie listu. Obserwujecie Państwo teraz kompanię honorową, kompanię reprezentacyjną 5. Pułku Dowodzenia. I pierwsze do wyjścia ruszyły mażoretki Alena. Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocz! Orkiestra Blue Brass Band z Włoszakowic i mażoretki Twins.
teraz już, drodzy Państwo, reprezentanci Świętokrzyskiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina. Drodzy Państwo, kompania reprezentacyjna Wojska Obrony Terytorialnej. Tuż za nimi orkiestra reprezentacyjna Wojska Obrony Terytorialnej. Po raz pierwszy chyba goszczą u nas tutaj na festiwalu w Skale. Panie i panowie, fanfary Lwowa! Duże brawa dla naszych gości z Ukrainy. Niezwykle utytułowana orkiestra reprezentacyjna Echo Gór z Kasinki Małej. Orkiestra z Dobrynina. Z mażoretkami, rzecz jasna. A tu już, drodzy Państwo, orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Pożegnajmy ich oklaskami, bo niedługo, drodzy Państwo, wrócą tutaj.